Cześć. W tym nagraniu chciałabym podjąć kolejny kontrowersyjny temat, o którym się jeszcze mało mówi, ale na szczęście mówi się coraz więcej. Chodzi o przemoc emocjonalną. Bardzo często sobie nawet nie zdajemy sprawy, co to jest, albo że to było wobec nas stosowane, albo że sami to stosujemy. I pamiętam taką rozmowę kiedyś, jechaliśmy autem i rozmawialiśmy właśnie z mężem o tym, jak to są jeszcze ludzie, którzy uważają, że klapsy są ok. I rozmawialiśmy o tym właśnie, jak też nie mówi się o przemocy emocjonalnej, o tym, jak to wpływa na psychikę dzieci. I nasz synek się tej rozmowie przysłuchiwał. I kiedy wyszliśmy z samochodu i ja cały czas upierałam się przy moim punkcie, że przemoc emocjonalna jest tak samo destrukcyjna, jeśli nie bardziej, niż klaps. I trochę mój mąż się z tym tak konfrontował i na to mój synek powiedział: tak, tatusiu, tak jest. Słowa bolą bardziej. I tak się odwróciliśmy w jego stronę i on podszedł do mojego męża i klapnął go w udo i powiedział: tatuś, boli cię? A Grzegorz mówi: no już nie. No widzisz, bolało cię przez chwilę, a wiesz, jak powiesz coś przykrego, to ja to pamiętam. I dla nas wtedy to był taki moment opadającej szczęki, jak ja to nazywam, bo pomyślałam sobie, że skoro takie małe dziecko już takie rzeczy rozpoznaje, to jak istotny to jest temat. I dlatego chciałabym o tym powiedzieć, bo naprawdę warto sobie pewne rzeczy uświadomić, po to, żeby nie padać ofiarą takiej przemocy, bo to się może nadal dziać w naszym życiu, ale też dlatego, bo może się okazać, że sami nieświadomie pewne typy takiej przemocy stosujemy wobec naszych dzieci. I chcę też powiedzieć o tym, że bardzo często my sobie nie zdajemy sprawy, że wobec nas to robiono. Ja na przykład nie wiedziałam, że pewne zachowania moich rodziców to była przemoc emocjonalna. Myślałam, że to była norma, że no tak się zachowują rodzice, że no tak jest. Natomiast często zapominamy, że to, co jest normą, to nie znaczy, że to jest właściwe. Okay? Więc może na początek w ogóle, co to jest ta przemoc emocjonalna? Jest to przemoc, której nie widać tak na pierwszy rzut oka. Nie jest to przemoc, która pozostawia jakieś siniaki czy jakieś zadrapania. To jest przemoc, którą się po prostu czuje. I czuje się ją bardzo głęboko. I ona pozostawia bardzo mocne ślady na psychice. Wręcz powoduje, że my tworzymy swoją tożsamość na podstawie tego, jak nas traktowano. Wpływa bardzo na nasze poczucie wartości, na to, co o sobie myślimy, jak samych siebie postrzegamy. I to jest taka przemoc, która narusza naszą godność, narusza naszą suwerenność. No i byliśmy wychowywani w kraju socjalistycznym, przynajmniej ja byłam wychowywana, to były lata 80. Nie było mowy o indywidualności, tak? Indywidualizm był tępiony na różnych poziomach. I w domu też, tak? W szkole, w domu nie można było być indywidualnością, to nie było dobrze widziane, nie było dobrze postrzegane. Myślę, że rodzice się nawet chyba bali tego, żebyśmy byli takimi indywidualistami, żebyśmy sobie nie narobili kłopotów. I teraz podam przykłady właśnie tej przemocy emocjonalnej. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to są właśnie wyzwiska, to jest wyśmiewanie, to jest poniżanie dziecka, wyszydzanie go, upokarzanie go, krytykowanie za to, że coś zrobiło, że nie wiem, że coś wylało albo coś popsuło, zamiast po prostu dziecku wytłumaczyć, jak ma coś zrobić, albo że widzisz, jak postawisz sobie szklankę blisko krawędzi, no to ona może spaść. I teraz może dziecko wziąć ścierkę i to wytrzeć, czyli nauczy się, że jak wylało, to trzeba posprzątać, a niekoniecznie mówić: ty głupku, uważaj, co ty robisz, i tak dalej. Innym typem jest na przykład przemocy zastraszanie dzieci. Mówienie rzeczy w rodzaju: jak ci się nie podoba, to sobie znajdź inny dom. Albo poszukaj sobie innej mamusi. Albo straszenie na przykład inną osobą, tak? Czyli poczekaj, aż tata wróci do domu. To dopiero zobaczysz. Innym sposobem jest też stosowanie tej przemocy jest warunkowanie miłości. Czyli takie
Jak nie zrobisz tego, co ja chcę, no to ja cię nie będę kochać, tak? Mówienie na przykład, my takich dzieci nie kochamy. Ja to słyszałam nawet nie tylko ja, ale też pamiętam, jak przyjeżdżałam z moim synkiem. No to mój synek to usłyszał od jednej osoby w rodzinie, tak? Kiedy zachowywał się, w cudzysłowie, niegrzecznie. Ale nikt się nie zastanawiał nad tym, dlaczego się zachowywał niegrzecznie, co było powodem tego zachowania. Tylko wczoraj byłeś taki miły, a dzisiaj już nie jesteś miły. My takich dzieci nie kochamy. To jest już przemoc emocjonalna. Dlatego, że dziecko w tym momencie się uczy, aha, to żeby być kochanym, to ja muszę się zachowywać tak, jak oni chcą. Innym rodzajem przemocy emocjonalnej jest szantaż emocjonalny. Jest to naprawdę, słuchajcie, coś, co bardzo wpływa destrukcyjnie na dzieci. To są teksty w rodzaju, jakbyś mnie kochał, to byś mi pomógł, to byś to zrobił, albo myślałam, że mnie kochasz. Takie po prostu szantażowanie dziecka, tak? Takie oczekiwanie, że coś zrobi, bo powinna, bo taki jest obowiązek i jak tego nie zrobisz, to właśnie nie będę cię kochać. Takie warunkowanie. Dalej, nieprzewidywalność, czyli jednego dnia mama jest kochająca i wszystko fajnie, a drugiego dnia jakby w nią, nie wiem, jakiś diabeł wstąpił, tak? I dzieci boją się takiej sytuacji, stają się bardzo nerwowe, stają się bardzo czujne. Zwłaszcza jeśli na przykład wychowaliście się w rodzinach, gdzie był alkohol, to było na porządku dziennym. Jeden dzień był ok, był rodzic trzeźwy, a innego dnia no, były niefajne rzeczy się działy, tak? Co dalej? Nieszanowanie granic dziecka, nieszanowanie jego potrzeb, tylko no, musisz się podporządkować i nie pytamy tego dziecka, tak? Czego w danym momencie potrzebuje. Czasami naprawdę wystarczy zapytać. My często jako rodzice myślimy, że my musimy spełniać wszystkie zachcianki i potrzeby dzieci. To, co ja odkrywam z moimi dziećmi, to jest, ja nie zawsze muszę robić to, co oni chcą, ale samo to, że się wsłucham, samo to, że dam im przestrzeń, że powiem, a rozumiem, chciałaś to i to, to one się czują usłyszane. I możemy to ustalić, że to będzie w innym terminie, a możemy to ustalić, że ja nie mogę tego dla nich zrobić. Chodzi o to, żeby był dialog. Okay? Inna rzecz, jeśli chodzi o przemoc emocjonalną, to jest nieprzepraszanie dziecka. To jest takie na przykład nakrzyczenie na dziecko i nie wzięcie odpowiedzialności za swoją reakcję. I to dziecko oczywiście to sobie tłumaczy, że to jest jego wina, że to z nim jest coś nie tak, że to ono spowodowało, że mamusia czy tatuś się wkurzyli. Dzieciom naprawdę trzeba takie rzeczy tłumaczyć i przepraszać za nasze reakcje, dlatego że one wtedy też się uczą, że raz, że można naprawić to, co się zrobiło źle. Ale dwa, uczą się takiej właśnie bliskości przez to, empatii, zrozumienia. Jest to naprawdę szalenie istotne, żeby, jeśli nas poniosły nerwy, żeby potem z tym dzieckiem usiąść i powiedzieć, że wiesz, wkurzyłam się na przykład, jak wszedłeś w tych butach brudnych do domu, denerwuje mnie to, bo posprzątałam dzień wcześniej, czy mógłbyś te buty stawić i przepraszam, zareagowałam nieadekwatnie, a nie reaguję nieadekwatnie, no bo w nas siedzą różne emocje i trzeba po prostu za nie wziąć odpowiedzialność. Też na przykład w przemocy już takiej fizycznej, kiedy są stosowane klapsy, tam też jest pewien komponent przemocy emocjonalnej, dlatego że zostaje przekraczana granica ciała. Ciało dziecka nie jest szanowane. I takie szarpanie czy klapsy mają też ten komponent emocjonalny. One pokazują takiemu małemu dziecku, że jest nikim, że przychodzi ktoś większy i sobie robi z nim co chce. I czasami jest tak, że zwłaszcza jeśli chodzi o takie malutkie dzieci, tak, które jeszcze nawet nie chodzą, naprawdę musimy podchodzić bardzo świadomie do opieki nad nimi, czyli nawet podchodząc do łóżeczka, czy biorąc na ręce, czy wkładając do wanienki, starajmy się robić to w bardzo taki delikatny, płynny sposób, a nie takie po prostu branie dziecka jak kawałek zawiniątka i robienie z nim co chcemy. Dlatego, że dzieci wtedy się uczą, że ich granice nie są szanowane, ich ciało nie szanowane. I to potem wpływa na to, jak one traktują swoje ciało bez szacunku i nie traktują tak no, w zdrowy sposób.
Innym przejawem przemocy emocjonalnej jest traktowanie dziecka jako swojej własności, jako swojego przedłużenia, jako swojego trofeum. Takie chwalenie się dzieckiem, takie uleczanie swoich kompleksów, tak? Czyli czegoś my tam nie osiągnęliśmy w życiu, teraz chcemy to osiągnąć przez dzieci albo chcemy się nimi pochwalić. I to jest znowu traktowanie tego dziecka, jakby było jakąś naszą rzeczą, a nie indywidualną osobą. I to może trwać przez całe życie, tak? Ja znam przypadki do dzisiaj właśnie osób, które się traktują, czują się traktowane przez rodziców, jakby nie miały swojego życia. Czują się zobowiązane, że muszą się rodzicom tłumaczyć ze wszystkiego, że nie mogą podejmować swoich decyzji, że muszą rodziców odwiedzać wtedy, kiedy oni chcą, dzwonić wtedy, kiedy oni chcą. To jest nadal naruszanie granic, to jest nadal niepozwalanie dziecku być tą suwerenną jednostką, tak? Tutaj zachęcam do zainteresowania się takim tematem matki narcystycznej, czyli właśnie mamy, która widzi swoje życie poprzez dzieci, tak? I to się często zdarza, dlatego że jeśli mama była osobą, która siebie nie kochała, bo to czy inne przeżyła w swoim dzieciństwie, no to ona będzie traktowała dzieci jako te istoty, które mają ją teraz kochać, tak? Takie jakby wywołanie, ja siebie nie kocham, więc ty mnie kochaj. I to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, dlatego że te dzieci czują się w takim zaplątaniu, takim, że nie mogą spokojnie oddychać, nie mogą robić tego, co by tak naprawdę pragnęli. I to się bierze z dzieciństwa, także naprawdę uważajmy, jak my te dzieci traktujemy i czy widzimy je jako te istoty indywidualne. I ja kiedyś taki usłyszałam fajny cytat, że rodzice mają dać swoim dzieciom korzenie, ale też skrzydła. I dzieci są nam dane na jakiś czas, one nie są naszą własnością. Też kiedyś usłyszałam piękny cytat o tym, że dzieci są jak strzały, które my wystrzeliwujemy z naszych łuków i one idą w życie. No i na to musimy pozwolić, wtedy one będą mogły się realizować. I teraz, jak rozpoznać to, czy na przykład wobec nas była stosowana ta przemoc? Pewnie już po tym, co powiedziałam, myślisz sobie, no dokładnie, no u mnie też tak było. Jak to rozpoznać? Bo czasami jest tak, że nawet jeśli już nie jesteśmy tymi dziećmi, już jesteśmy osobami dorosłymi, to przyciągamy do naszego życia osoby, które stosują wobec nas emocjonalną przemoc. I taką wskazówką na to, że to się dzieje, jest to, jak się czujesz po interakcji z taką osobą. Czy czujesz się jak na skrzydłach, czy czujesz się wypompowana? Czy czujesz się dobrze ze sobą, czy czujesz się, jakbyś zrobiła coś niedobrego? Często takie poczucie, że czujesz się winna, że czujesz się gorsza. Takie dziwne poczucie, ale o co chodzi? I takie poczucie, że nie chcesz się z tą osobą spotykać, bo czujesz się po prostu źle w swojej skórze. I to są często tak subtelne komunikaty, tak subtelne rzeczy nam wbijane, że my tak na pierwszy rzut oka nie potrafimy tego rozpoznać, ale po takiej interakcji czujemy się tak właśnie, no niefajnie. I teraz jak na nas, jak w ogóle na dzieci, zwłaszcza jak byliśmy dziećmi, to ta przemoc wpłynęła, jak wpływa na nasze dzieci. No więc oczywiście wpływa bardzo negatywnie, dlatego że w negatywny sposób wpływa na formowanie się naszej tożsamości. Negatywnie wpływa na to, co o sobie myślimy. A zaczynamy sobie myśleć, że jesteśmy gorsi. Zaczynamy sobie myśleć, że coś jest ze mną nie tak. Ja to bardzo często słyszę od kobiet. Bardzo często. Ze mną jest coś nie tak. Ja nie wiem sobie życia poukładać. Ja jestem do niczego. Ja jestem ta zła. Ja jestem ta, co zawsze problemy stwarza. Słuchajcie, to się nie wzięło znikąd. Ktoś nam to mówił. Ktoś nam to powtarzał i my to uwierzyliśmy. Inne jeszcze rzeczy, które na to wskazują, to jest to, że na przykład brakuje nam poczucia bezpieczeństwa. Czujemy taki właśnie strach niewytłumaczalny, takie nie wierzymy w siebie, nie wierzymy w swoje umiejętności. To się skądś wzięło. Dlatego jak popatrzycie na małe dziecko, to małe dziecko jest małym odkrywcą.
Ono po prostu chce iść, odkrywać świat, ono chce dotykać, ono chce doświadczać, ono chce smakować. I ktoś to dziecko nauczył, tak, że nie wolno, że tak, nie, że tak jest niewłaściwie, że jest złe, że jest niedobre. Ktoś mu to powiedział. I naprawdę trzeba do tego wrócić i to uwolnić, dlatego że to zostało w nas wpisane, to jest ten nasz taki automatyczny, podświadoma, ta automatyczna, podświadoma taśma, która nam w głowie się kręci. I trzeba wrócić i zrobić reinstalację tej taśmy, zrobić reinstalację systemu, wyczyścić ten wirus, który nam został wpisany. Dlatego, że jeśli my tego nie zrobimy, to my dalej automatycznie powtarzamy. I ja się założę, że wiele razy, jak mówicie coś do swoich dzieci, to się łapiecie na tym, że mówicie to, co do was własna matka mówiła. I to się nie zmieni, dopóki nie wrócimy i tego nie wyczyścimy. A pierwszym krokiem do wyczyszczenia tego jest uświadomić sobie, że my w ogóle mamy z czymś problem. Bo jak nie wiemy, że mamy problem, to, nie, to nic z nim nie zrobimy, tak? I teraz, dlaczego w ogóle nasi rodzice wobec nas takie rzeczy stosowali? Dlaczego my takie rzeczy nieświadomie stosujemy? No bo właśnie nie otrzymaliśmy tej miłości, nie otrzymaliśmy tego zrozumienia. I tak samo nasi rodzice i ich rodzice i jeszcze poprzedni rodzice, to było przekazywane z pokolenia na pokolenie. I teraz my jesteśmy kolejnym pokoleniem, które albo będzie automatycznie znowu przekazywało dalej, albo kochani, weźmiemy się do roboty. I to nie jest prosty proces, to nie jest łatwy proces, ale to jest do zrobienia. I ja rozumiem, że wiele osób nie chce w to wejść, nie chce do tego wrócić, czeka tylko, aż dzieci urosną i pójdą w świat. Słuchajcie, to się nie zmieni, jak dzieci urosną i pójdą w świat. Dlatego, że one idą w świat z tą zadrą w sercu, którą wy macie. I dzisiaj może wasze dzieci mają 5, 6, 7 lat, za chwilę będą mieć 15, nie będziecie wiedzieli, o co z nimi chodzi, czemu wy się nie możecie z nimi dogadać. A za 25 lat będą mieć swoje rodziny i na przykład nie będą chcieli do was przyjeżdżać i się będziecie zastanawiać, ale dlaczego? No przecież ja wszystko dla nich robiłem. Przecież ja ich tak bardzo kochałem. I do głowy nam nie przyjdzie, że nasze dzieci po prostu się z nami źle czują. Tak? A żyjemy w takich czasach teraz, że jednak jest coraz więcej mowy o tym, żeby realizować siebie, żeby wracać do swoich marzeń. I coraz więcej osób uczy się o tym, że ma prawo stawiać granice, że ma prawo wybierać, z kim chce przebywać. I jeśli to czasem oznacza odciąć się od kogoś z rodziny, trudno. Słuchajcie, my też musimy zadbać o to, żebyśmy my mieli zdrowe psychicznie środowisko i żeby nasze dzieci miały zdrowe psychicznie środowisko. Jest to szalenie istotne i naprawdę musimy wziąć za to odpowiedzialność, tak? Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, jest przydatne i gdzieś tam poświeciło trochę światła na to, co się dzieje. Jeśli jesteś osobą, która gdzieś tam tą przemoc emocjonalną stosuje, to nie biczuj się, tylko zauważ, że to się dzieje i podejmij pierwsze kroki, żeby to zmienić, okej? Okay? Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek wsparcia w tym temacie, to zapraszam na sesję ze mną. Pracuję przez Skype'a z ludźmi na całym świecie, także jest taka możliwość. Albo poszukaj kogoś na miejscu, czy zacznij rozmawiać z przyjacielem. Poszukaj w internecie. Słuchajcie, internet jest kopalnią informacji. Jest coraz więcej fantastycznych blogów o świadomym rodzicielstwie. Także doinformowywujcie się, edukujcie się, bo naprawdę warto. Słuchajcie, może to zabrzmi idealistycznie, ale moim marzeniem jest, że takie, im więcej świadomych rodziców będzie, im więcej będzie rodziców, którzy biorą odpowiedzialność za to, co czują, za to, co się z nimi dzieje, to my możemy dać tak niesamowitą bazę naszym dzieciom, że te dzieci pójdą w świat z zupełnie innym nastawieniem, z zupełnie innym poczuciem wartości niż my mieliśmy. I oni będą inaczej myśleć o sobie, inaczej będą myśleć o innych ludziach, inaczej będą się do nich odnosić i inaczej będą się odnosić do naszej Matki Ziemi. I jak bardzo pompatycznie to brzmi, ja w to wierzę, że im więcej nas będzie tych świadomych, uwalniających tą krzywdę, którą w sobie nosimy, to naprawdę możemy stworzyć społeczności, państwa, świat, w którym nam się wszystkim będzie żyło lepiej. I z tą myślą was zostawiam. Do usłyszenia.